Cześć, dziś krótka recenzja taniej nawigacji, czyli przed Wami Smart GPS od firmy 4CV Mobile. Zapraszam. Szybki rzut oka na sprzęt. Matowy tył, za to plus, bo się nie rysuje. Ogólnie ta nawigacja jest matowa. Z przodu ekran, niestety TFT oporowy, czyli trochę się cofamy. No ale cena czyni cuda. Tak jak wiecie, tutaj jest taka jakby folijka, która się rusza i musimy mocniej nacisnąć na ekran, żeby uzyskać zadany efekt, czyli wejść w interakcję z urządzeniem. Na plus mikro USB. W tych innych chińskich nawigacjach jest mini USB, co znacznie obniża komfort użytkowania, bo musimy pamiętać o zabraniu właściwego kabla. Przycisk reset, czytnik na karty micro SD do 16 GB, dioda statusu i to wszystko. Na górze przycisk włączenia. Kiedy przytrzymamy dłużej, nasza nawigacja się uruchamia, wyświetla nam się logo producenta i napis prosto do celu. Kiedy wejdziemy sobie w menu, mamy prostą animację i mamy 7 ustawień do wyboru, czyli nawigację, ustawienia, informacje o satelitach, muzykę, film, e-book oraz obraz. Nie wiem, kto czyta e-booki na takim nośniku, ale rozumiem, czym więcej, tym lepiej. Możemy sobie wgrać nasze materiały na kartę microSD i odtwarzać naszym urządzeniu. Kiedy wejdziemy sobie w nawigację, bo to główny jest przedmiotem testu, odpala nam się mapa map, czyli mapy firmy eMapa, spółka akcyjna. Jeśli chodzi o dokładność, jest całkiem nieźle. Interfejs jest bardzo przyjazny, dlatego że główne drogi są oznaczone na czerwono lub fioletowo. Mówię tutaj o autostradach i drogach szybkiego ruchu. Drogi krajowe są oznaczone na żółto, no i mniejsze na biało, czyli generalnie standaryzacja jest taka sama jak w większości map i każdy kierowca, który ma prawo jazdy, będzie potrafił to rozróżnić. Interfejs jest przyjemny, mamy tutaj kafelki, gdzie klikamy i wpisujemy na przykład nasz adres, możemy wejść w historię, wpisać punkt orientacji. No i co jest zaletą tej nawigacji? Przede wszystkim to, że ostrzega o fotoradarach. Mamy całą bazę fotoradarów, która jest do zaktualizowania razem z mapami. Tutaj wraz z urządzeniem w cenie około 200 zł, aktualną cenę macie w opisie, dostajemy komplet map Polski z dożywotnią aktualizacją. Do tego ostrzeganie o przekroczeniu prędkości i co najważniejsze, całkiem fajny, przyjemny, miły głos lektorski. I jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o tę nawigację. Testowaliśmy różne nawigacje, test możecie zobaczyć w karcie, natomiast ta ma zbliżanie się do skrzyżowania i odlicza po metrze. To wyróżnia ją na tle konkurencji, jest bardziej precyzyjna. Na przykład moja mama była bardziej zadowolona z tego urządzenia, kiedy je testowała, ponieważ kiedy na przykład dostała inną nawigację, tam było na przykład 200 metrów, 150, 150, 25. Moja mama nie ma tak aż takiego odzwierciedlenia, że tak powiem, nie wie dokładnie jak się jedzie za kółkiem, ile to jest 200 metrów, a tutaj precyzyjnie widać zbliżanie się do tego skrzyżowania, te metry nam szybciej przeskakują i to uważam za plus. Urządzenie ma 4 GB wbudowanej pamięci, procesor 800 MHz. Nie wyróżnia się niczym. Oczywiście siedzi na Windowsie, jest to nakładka na Windowsa CE. Prowadzi poprawnie, nie mam się do czego doczepić. Mam wbudowany akumulator, w zestawie mamy mocowanie na szybę, długi kabel do zapalniczki samochodowej oraz krótszy do synchronizowania oraz aktualizowania map. Czy mogę to urządzenie polecić? Myślę, że bez problemu. Dla każdej osoby, która po prostu jeździ sobie po Polsce, sprawdzi się to jako nawigacja, jako pomoc, jest niedrogie. No i co najważniejsze, mamy dożywotnią aktualizację map. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tej recenzji, zapraszam do subskrypcji tego kanału. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, a także jeśli macie do nas jeszcze jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy. Czołem!